Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 29 maja 2023 roku w północnej części Kosowa doszło do starć serbskich demonstrantów z policją, z siłami NATO z misji pokojowej KFOR. Stało się to wszystko na kanwie protestu przeciwko wynikom niedawnych wyborów samorządowych. Serbowie na północy Kosowa stanowią większość i tak naprawdę nigdy nie zaakceptowali deklaracji niepodległości Kosowa, oddzielenia się tego regionu od Serbii, decyzji z 2008 roku. Nadal postrzegają Belgrad jako swoją stolicę. Warto zauważyć, że w tych wyborach samorządowych z kwietnia bieżącego roku Serbowie praktycznie nie uczestniczyli, zbojkotowali te wybory, no a w czterech gminach z większością serbską, w tym w Mitrowice, w związku z tym stanowiska burmistrzów przypadły kandydatom albańskim. Serbowie zbojkotowali. To głosowanie, ponieważ domagają się realizacji wynegocjowanej przez Unię Europejską umowy z 2013 roku, która dotyczyła utworzenia gmin autonomicznych. No i tutaj warto zauważyć, że już 26 maja doszło do pierwszych, do pierwszych starć z kosowską policją. Wtedy ta właśnie policja eskortowała nowych burmistrzów miast do siedzib władz lokalnych na tych terenach, gdzie większość mieszkańców stanowią etniczni Serbowie. Natomiast, no, oczywiście, doszło do tej eskalacji i do um, także w, włączenia w te, w te zamieszki sił, sił KFOR. Warto zauważyć, że już 26 maja, w stan podwyższonej gotowości, postawiono siły zbrojne Serbii. Na granicy z Kosowem, a prezydent Serbii Aleksandar Wucić, no, tak naprawdę w taki, na takim wiecu w Belgradzie, powiedział, że Serbia nie, cytuję, Serbia nie będzie siedzieć bezczynnie, gdy Serbowie na północy Kosowa są atakowani. koniec, koniec cytatu. Co warte podkreślenia, to, to to, że i Unia Europejska, i Stany Zjednoczone skrytykowały rząd. Kosowa za wykorzystanie sił, sił policyjnych, no i widać, że ta sytuacja jest niezwykle napięta. Myślę, że warto także tutaj przytoczyć słowa Siergieja Ławrowa, który ostrzegł, że w centrum Europy może dojść do no, kolejnych bardzo niebezpiecznych, takich można powiedzieć, napięć geopolitycznych. Odniósł się także w swoim, w swoim przemówieniu do, do agresji NATO na Jugosławię z 1999 roku. Jak podkreślił, z pogwałceniem wszelkich Możliwych zasad aktu, aktu końcowego z Helsinek i innych dokumentów OBWE. Siergiej Ławrow powiedział także słowa bardzo znaczące i myślę, że warto tutaj oddać je w całości. Jest to cytat. Sytuacja jest niepokojąca, ale Zachód obrał kurs na całkowite ujarzmienie każdego, kto w jakiś sposób wyraża swoją opinię. To jeszcze raz. Daje dowód na to, że to, co się dzisiaj dzieje na świecie, ma charakter geopolityczny i potrzebne jest takie rozwiązanie, które zapewni, jeśli mówimy o Europie, równe i niepodzielne bezpieczeństwo wszystkim państwom, które oznaczałoby, że żaden blok, w tym NATO, nie ma prawa domagać się dominacji w tej części globu. Koniec cytatu. Biorąc pod uwagę to, co się dzieje obecnie na Ukrainie również, tak jak powiedziałem, i Stany Zjednoczone i Unia Europejska skrytykowały rząd. Rząd Kosowa zresztą wydał wspólne oświadczenie, w którym ostrzegły wszystkie strony przed takimi działaniami, które mogłyby rzutować na bezpieczeństwo w regionie. Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg wezwał Kosowo do złagodzenia napięć w relacjach z Serbami. Oczywiście tego typu deklaracje, tego typu oświadczenia niczego nie zmienią. Te napięcia rosną, narastają. Mówiłem o tym wielokrotnie w podcaście. Geopolitycznym chociażby przy okazji tego konfliktu o tablice rejestracyjne, no ale wiemy doskonale, że tych punktów zapalnych jest znacznie więcej i to nie tylko w samym Kosowie. Jeżeli już mówimy o Bałkanach Zachodnich, trzeba także powiedzieć o Republice Serbskiej, w Bośni i Hercegowinie. Bałkany w ogóle cały czas są taką, można powiedzieć, beczką, beczką prochu i kwestia, kwestie nieuregul, nieuregulowane, kwestie, które są, no, można powiedzieć, Skutkiem różnych zaszłości geopolitycznych, będą w najbliższym czasie, w najbliższych także latach, rzutować na bezpieczeństwo nie tylko tego regionu, ale w ogóle bezpieczeństwo europejskie. No, warto tutaj zauważyć, że bombardowanie Jugosławii z 1999 roku było całkowicie bezprawne, całkowicie niezgodne z prawem międzynarodowym. Zginęło wtedy ponad 2000 cywilów, i od tego czasu rozpoczął się bardzo niebezpieczny proces. Zmiany równowagi sił w Europie, no i zresztą stworzenie niepodległego państwa o nazwie Kosowo było bardzo niebezpiecznym precedensem, było zresztą ruszeniem takiego, można powiedzieć, takiego ciągu zdarzeń niekorzystnych z punktu widzenia budowy stabilnej architektury bezpieczeństwa w Europie. No i oczywiście to, co dzisiaj obserwujemy, jest tylko i wyłącznie tego, tego skutkiem. Tutaj trzeba także oczywiście powiedzieć, że na niepodległość Kosowa i oderwanie od Serbii około 15% jej terytorium serbski rząd nigdy nie wyraził zgody. Konstytucja serbska stanowi, że Kos Kosowo jest integralną częścią tego kraju. No i trzeba też jasno powiedzieć, że wiele państw na świecie podnosiło taki argument, że decyzja. Ogłoszenia niepodległości przez Parlament Kosowa była niezgodna z kartą Narodów Zjednoczonych. Wielu komentatorów podkreślało, że była to pierwsza po 1945 roku jednostronna zmiana granic. W Europie i że tak naprawdę uruchomiło to właśnie tę taką zasadę domina, gdzie później pociągnęło to za sobą takie konsekwencje w postaci chociażby, chociażby ogłoszenia niepodległości przez Abchazję i Osetię Południową. Z drugiej strony Stany Zjednoczone utrzymują, że Serbia. Prawnie utraciło Kosowo już w 1999 roku. No też tutaj trzeba to jeszcze raz podkreślić, że interwencja zbrojna, że, że to bombardowanie Jugosławii z 1999 roku przez Stany Zjednoczone i przez inne, inne państwa członkowskie NATO nie miało żadnych podstaw prawnych i było nielegalne z punktu widzenia prawa, prawa międzynarodowego. Doprowadzenie do trwałego pokoju na Bałkanach Zachodnich w mojej ocenie będzie możliwe tylko i wyłącznie w sytuacji stworzenia nowej architektury bezpieczeństwa w postaci jakichś nowych traktatów bezpieczeństwa uwzględniających stanowiska wszystkich zainteresowanych stron i nie nienarzu narzucających woli jednego bloku, jednego bloku politycznego czy jednego bloku militarnego. Tutaj zarówno Unia Europejska, Stany Zjednoczone, ale także Rosja czy Turcja będą chciały wziąć udział w tworzeniu takiej, takiej architektury. No, oczywiście nie można zapominać o prawach, o prawach mniejszości narodowych i etnicznych w poszczególnych, poszczególnych państwach. W związku z tym, ta sprawa, te sprawy, zarówno jeżeli chodzi o Kosowo, jeżeli chodzi o Republikę Serbską w Bośni i Hercegowinie, będą jeszcze przez dłuższy czas nierozwiązane i będą przynosić i będą przynosić kolejne napięcia w regionie Bałkanów zachodnich i co będzie oczywiście także rzutowało na bezpieczeństwo Europy dziękuję państwu za uwagę